Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl oraz Zła Ambasada. Dziś naszym gościem redaktorka Business Alert, pani Aleksandra Fedorska. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Zamach stanu w Niemczech. Niemiecka policja zatrzymuje ekstremistów ze organizacji Obywatele Rzeszy. To tylko kilka nagłówków, jakie dzisiaj mogliśmy przeczytać w polskiej i zagranicznej prasie. Panie Aleksandro, co tak naprawdę dziś wydarzyło się w Niemczech? Padają wielkie słowa, ale wydarzyło się praktycznie nic. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiona, że o takiej błahostce mówimy na taką skalę, że taka wiadomość, która moim zdaniem jest daleka od takich pojęć jak zamach stanu, to jest wręcz niestosowne w ogóle operować takimi słowami. To, co o tym dziwnym ruchu wiemy, że były to postacie z marginesu polityczno-społecznego. Jeśli się tam mówi o na przykład osobach, które kiedyś były w jakichś służbach państwowych, czy nawet ta pani sędzina, o której jest teraz tak często mowa, ona też należała do tej grupy. Przecież to są osoby, które często już nie są w ogóle czynne zawodowo, które już parę lat temu wycofały się z normalnego publicznego życia. Ta sędzina co prawda znów jest w swoim zawodzie, ale przeczytałam, że tam też jakoś gonią ją te sądy i możliwe, że ona już nie będzie długi czas już tam zasiadywała na swoim miejscu jako sędzia. Więc też ta główna postać, tak? Ten pan, który sam o sobie mówi, że jako król, przyszły król Niemiec będzie chciał się nazywać Heinrich XIII, Prinz Royce. To jest jakaś dziwna osoba, jakiś starszy pan, na którego nawet własna rodzina reaguje alergicznie podobno, bo Die Welt zgłosili się do tej rodziny i ona komentowała, że już nie ma kontaktu z tym panem i że rozstali się w kłótni. To są wszystko takie błahostki. Moim zdaniem są to wiadomości, które należą raczej do takich tabloidów, należą do gazet brukowych. Jestem zdziwiona, że prasa głównego nurtu podchwyciła ten temat w taki sposób i że to się znalazło na pierwszych stronach gazet. Dziwię się i uważam, że to jest niesłuszne. Pani redaktor, czy pojawiają się też komentarze o tym, że cała ta sytuacja, cała deklaracja, informacja o tym w cudzysłowie zamachu stanu jest też związana z potrzebą ewentualnego jakiegoś sukcesu władz niemieckich w związku z niskimi notowaniami rządu? Czy można też jakoś pod tym względem patrzeć na tą sprawę? Myślę, że tak. A jest to związane z samą panią minister. Tu mówimy o Nancy Faeser. Ona jest ministrem od spraw wewnętrznych. I ta pani ma kłopoty, jak najbardziej. Oczywiście ona ma szerokie kłopoty wizerunkowe. Podobnie też jak pani minister od obronności. One obie uchodzą za jakby takie kłopotliwe osoby w całym rządzie niemieckim. Jest nawet dyskusja, czy te panie w ogóle są w stanie wykonywać swoje zadania. O tym w ostatnich dniach wiele pisano i mi się zdaje, że Nancy Faeser zdecydowała się w taki sposób to ogłosić, bo to, że tak dużo o tym wiemy, to jest też już bardzo dziwne, że zostaliśmy poinformowani o bardzo, bardzo wielu szczegółach, prawda? Bo to właśnie miało zachęcić media i zachęcić prasę w tak obszerny sposób o tym relacjonować, bo bez tych wielu, wielu informacji, nie powstałyby artykuły na pół strony, prawda? Więc myślę, że jest to związane ze słabością Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które w ostatnich czasach po prostu wykazało się pracą nieprofesjonalną i wręcz bardzo nieskuteczną. Sama Faeser miała taki swój występ na Mistrzostwach Świata w Katarze,
gdzie wystąpiła w takiej koszulce z krótkimi rękawkami i miała tą słynną opaskę, którą też miał nosić bramkarz, ale mu zakazano, dlatego też Niemcy stracili swojego głównego sponsora. I wokół tego wydarzenia toczono bardzo wiele różnych dyskusji. I mi się to też wydawało troszeczkę śmieszne, że federalna minister Niemiec w taki sposób wystąpiła, że chodziło o jakąś dziwną opaskę, jej ubranie, jej sposób bycia, a nie mówiło się o głównych zarzutach, prawda, w kierunku Kataru. To było wręcz takie śmieszne, właśnie takie tabloidowe, niegodne pani minister. I ona się często właśnie w taki sposób zachowuje. Pani redaktor, w całej tej sprawie, o której dzisiaj czytamy w polskich i światowych mediach, pojawiają się też takie dwa ciekawe wątki. Pierwszy to wątek oczywiście alternatywy dla Niemiec, wątek także zatrzymanej Rosjanki, ale także wątek energetyczny. W oświadczeniu niemieckich władz pojawiła się informacja, że planowano podczas tego zamachu stanu wyłączyć prąd w całych Niemczech. Czy pani dotarła do jakichś informacji w związku z tym? Oj, tam planowano bardzo wiele rzeczy. Słyszałam też, że ta grupa planowała też retraktację z Rosją. Rosyjska ambasada odcięła się od tego natychmiast, ale ja myślę, że są to takie dobrze znane w takich kręgach wypowiedzi. Myślę, że rozmawiając, tak jak jestem w Niemczech, prowadzę wywiady i rozmawiam z ludźmi, osoby pozytywnie nastawione do Rosji, a negatywnie do obecnego rządu, byłyby bardzo skłonne nie tylko na pewno wszystkie turbiny wiatrowe wyłączyć, i byłyby bardzo skłonne do rozmów z Rosją. W Niemczech ten ruch prorosyjski jest jednak szeroki i myślę, że ta grupa, o którą tu teraz chodzi, właśnie pochodzi z tych prawicowych, pan już tutaj powiedział, to są ci obywatele Rzeszy, to są antyszczepionkowcy, antykowidowcy. To jest zlepek bardzo wielu ruchów, ale tak jak powiedziałam, tam jest bardzo wiele takich niepoważnych elementów. Też przytacza się cały czas kontekst AfD, prawda, tej partii populistyczno-prawicowej, Alternative für Deutschland. I tu właśnie chodzi o tą panią sędzinę, ale ona jest już byłym posłem tej partii. Więc tu też zwróćmy na to uwagę, że to nie jest jakiś ruch, który wspiera sama partia AfD, to jest była poseł tej partii. Więc ona, uważam, nie jest przedstawicielką tej partii politycznej. Pani redaktor, no jednak całe oświadczenia wyszły z głównych kręgów rządowych, konferencje prasowe. Czy my o tym wydarzeniu jutro już zapomnimy? Czy to jest jednodniowy, tak jak pani powiedziała, taki tabloidowy temat? Czy jednak ten temat przez władze niemieckie jeszcze przez jakiś czas będzie wyciągany na światło dzienne? Tam padają takie bardzo interesujące wypowiedzi. Chyba Buschmann powiedział, że udało się uratować państwo. No muszę przyznać, że te hasła są tak niesamowite i tak pod publiczkę mediów, żeby media chociaż przez 2-3 dni więcej o tym pisały. Mówi się o jakimś narażeniu podwalin niemieckiego państwa. No przepraszam, to są wszystko absolutne bzdury. Cieszę się, że w komentarzu Frankfurter Allgemeine Zeitung, AFZ, po 3-4 takich akapitach pojawiło się bardzo rozsądne stwierdzenie, po prostu mówiące o tym, że to przecież nie mogło w żadnym momencie, przy żadnych możliwych okolicznościach, ten pseudozamach stanu przecież w ogóle nie miał szans, aby się cośkolwiek w tym udało. To jest niemożliwe. I też ta grupa, o którą tu chodzi, to są ludzie, którzy nie mogliby takiego czegoś przeprowadzić. Tak jak powiedziałam, to są osoby,
których się w ogóle nie zna. To są osoby bez żadnego wpływu, w żaden sposób nie zakotwiczone w służbach czy w jakichś kręgach politycznych. To są takie odrzutki społeczne. Nie mogę ich inaczej w ogóle określić. Pani redaktor, na koniec jeszcze zacytuję zdanie z konferencji prasowej prokuratora, który ogłaszał informacje na temat tego, jak mówimy w cudzysłowie, zamachu stanu. W radzie tego całego stowarzyszenia stworzono coś na kształt gabinetu cieni, a pion militarny miał stworzyć nową niemiecką armię. Członkowie tej organizacji terrorystycznej chcieli napaść na Bundestag. To nie są ostatnie zatrzymania, kontynuujemy śledztwo. W kręgu zainteresowania prokuratury są kolejne osoby. Czyli jednak te władze niemieckie podchodzą do tego bardzo poważnie. Tak, oczywiście miał być, bo to miało przypominać ten marsz na Kapitol. To w założeniu miało podobnie funkcjonować, jak wtedy też te wydarzenia w USA. Tak w zamyśle tej całej grupy, jak się ją teraz określa, to miało tak funkcjonować, miały być obalone władze na poziomie landowym, na poziomie powiatowym, nawet na poziomie gmin, ale moim zdaniem są to wielkie słowa, a to, co się wydarzyło, jest całkowicie błahe. Były to spotkania, możliwe, że nawet o charakterze prywatnym, ludzi bez wpływu, bez żadnego znaczenia w niemieckim państwie, i to, że te osoby sobie miały takie zamiary, coś sobie takiego wymyśliły, czy może z ich perspektywy marzyły sobie o jakiejś zmianie władzy, no to wszystko ładnie, pięknie, ale przecież to w ogóle nie ma podstaw, żebyśmy brali to w ogóle pod uwagę, że takie coś mogłoby się wydarzyć. To, co mnie bardziej interesuje w tym kontekście, to jest faktycznie taki element związany z, to też w ostatnich dniach było bardzo aktualne w Niemczech, to jest naprawdę polityka covidowa. Bo na trop tej grupy w ogóle to, że można było dotrzeć do tej grupy niby tego przewrotu tutaj, pomogło podobno takie dochodzenie związane z napadem, może też pogróżkami kierowanymi w kierunku ministra zdrowia Lauterbacha. On jest bardzo, bardzo szeroko krytykowany za swoją, możliwe, że przesadzoną politykę covidową. Proszę sobie wyobrazić, że Niemcy żyją w stanie tych obostrzeń covidowych już trzeci rok, w marcu będą to trzy lata. To jest strasznie długi czas. Jeszcze w środę byłam w Berlinie i jechałam metrem z tą medyczną maską. Niemcy nadal muszą tą medyczną maskę w środkach lokomocji publicznej, muszą ją nosić. Oni nadal muszą te wszystkie takie regulacje przestrzegać. I jest bardzo trudna sytuacja podobno, co chodzi o te kliniki dziecięce, bo tych chorób teraz, dróg oddechowych, jest bardzo dużo. Możliwe, że powody leżą także w tym, że Niemcy jednak za długo te maski nosili. Chcę zwrócić na to uwagę, że w Niemczech noszona jest przez cały czas ta medyczna maska, ta gruba, szczególnie szczelna. To jest jednak przez tak długi czas, moim zdaniem, jednak bardzo trudny temat i Niemcy nie chcą z tego zrezygnować. To znaczy, mówimy tu o politykach. Możliwe, że część społeczeństwa ma tego już po prostu dosyć. I mi się zdaje, że ma prawo się temu sprzeciwiać, protestować i się po prostu na to gniewać jak najbardziej. I możliwe, że ta niechęć i ten gniew właśnie w taki dziwny sposób się kumuluje. Nie wykluczyłabym tego, ale dla mnie to jest ten, z mojego punktu widzenia jest to najbardziej interesujący wątek całego tego wydarzenia, że mamy tu ten
kontekst polityki covidowej, która naprawdę wydaje się w Niemczech nie kończyć. W poniedziałek byłam na konferencji prasowej SPD, to znaczy Socjaldemokratów, w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, i tam padło też pytanie, kiedy zakończą się te obostrzenia związane z COVID-em. I odpowiedź była bardzo dziwna, bo powiedziano, że teraz nie, bo COVID jest nadal tak niebezpieczny, jest nadal tyle infekcji, my tutaj mówimy w Niemczech o dziesiątkach tysięcy zakażeń dziennie. I muszę przyznać, że nie wiem, jak Niemcy chcą tą politykę zmienić, dlaczego politycy nadal tak bardzo się boją wycofać się z tej polityki, z tych obostrzeń. I tu tkwi wielki, wielki problem. I naprawdę w marcu będą to 3 lata. Nie wiem, czy jakiekolwiek inne państwo, jakikolwiek inny kraj żył tak długo w takich ograniczeniach. No tu chyba możemy jeszcze nawiązać, chyba Chiny cały czas jeszcze tak górują w tych obostrzeniach. No ale czy to jest nasz punkt odniesienia? Tak jest. Pani redaktor, a czy to nie jest, wspomniała Pani o ciekawym wątku, a to nie możemy tego traktować wydarzenia również jakie takie uderzenie właśnie w tych takich, powiedzmy, anty właśnie szczepionkowców, pokazanie, że to środowisko to jacyś ekstremiści, i to być może będzie takie uzasadnienie tego, żeby ten stan antycovidowy jednak w Niemczech jeszcze trwał. Zgadzam się z Panem. Tak, tak. Widzę Pani redaktor. Myślę, tak, że to właśnie idzie w tym kierunku. Tak, jak najbardziej. Zgadzam się, bo i właśnie teraz będzie można to w ten sposób wykorzystać. I tu można uderzyć właśnie w partie prawicowe, tu można uderzyć różne środowiska, no to się na pewno przyda. I na pewno przyda się mało udanej pani minister. Ona naprawdę tego potrzebowała. Ale czy ten oddech zdobyty właśnie takim kosztem wystarczy na długo? Myślę, że nie. Błędów jest za dużo. Ona i ta minister obrony, myślę, że one w następnym czasie możliwe, że będą musiały opuścić gabinet, bo stały się no takim punktem zapalnym. Pani redaktor, ja jeszcze na koniec zapytam, wywołała Pani do tablicy panią minister obrony Niemiec. Ostatnie dni to także taka przepychanka polsko-niemiecka dotycząca baterii Patriot. Samej minister obrony Niemiec oberwało się nieco w niemieckiej nawet w prasie, twierdząc, że sama troszeczkę wyszła przed szereg w związku z tymi negocjacjami w związku z patriotami. Dzisiaj, dosłownie 4 godziny temu, Deutsche Welle pisze o porozumieniu polsko-niemieckim dotyczącej przekazania 3 baterii systemów obrony powietrznej Patriot. Jak to jest odbierane w Niemczech ta sytuacja w cudzysłowie konfliktu o Patrioty? Myślę, że Christine Lamprecht, bo tak nazywa się ta pani minister, ona faktycznie ten temat też wykorzystała, podobnie jak Faeser, wykorzystała medialnie, bo łatwo jest wskazać na Polskę jako na kraj nieobliczalny, szalony, jako na dziwnego partnera, którego nikt nie rozumie, możliwe, że Polacy sami się nie rozumieją. I ona to wykorzystała. Podobnie jak teraz Fejza robi to właśnie dzisiaj. Te panie muszą się jakoś ratować. Spotykają się z szaloną krytyką. A co chodzi o całą dyskusję z tym systemem antyrakietowym, to myślę, że w Niemczech jest to dyskutowane inaczej, bo Niemcy bardzo się starają, aby ich pomoc, w ogóle ich pomoc w Polsce, ich pomoc szczególnie Ukrainie była jak najbardziej głośna, żeby to ogłaszać cały czas. Cały czas jest powtarzane, że przecież Niemcy pomagają najbardziej. Niemcy pomagają najbardziej. I
Niemcy bardzo tego potrzebują. Oni potrzebują lepszej prasy. Oni muszą, bez względu na związane z tym koszty, muszą naprawić ten wizerunek, że nie pomagają Ukrainie. To jest dla Niemiec bardzo ważne i Niemcy będą to podkreślać w następnym czasie. To nie było pierwsze takie wydarzenie. Myślę, że będzie jeszcze więcej takich medialnych wydarzeń, bo Niemcy muszą ten wizerunek ratować. Oni wiedzą, że to po prostu na początku nie wyszło i oni muszą to zmienić. Pani redaktor, dziękuję zatem za ten komentarz. Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni wywiad. Państwa zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych i odwiedzenia oczywiście profili pani Aleksandry Fedorskiej z Business Alert. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości znowu porozmawiamy o polityce naszego zachodniego sąsiada. Do usłyszenia.